Drodzy bracia biskupi, kochani księża, profesorowie, tak licznie zgromadzeni na inauguracji nowego roku akademickiego w Papieskim Wydziale Teologicznym, przedstawiciele innych uczelni warszawskich, drodzy studenci, klerycy i świeccy, którzy rozpoczynacie dzisiaj uroczyście nowy rok akademicki. Czynimy to za wstawiennictwem i pośrednictwem Matki Bożej Różańcowej, której wspomnienie dzisiaj obchodzimy. Wypraszamy światło Ducha Świętego dla całej uczelni w obu jej sekcjach, aby Duch Święty przeprowadził i przeprowadzał przez kolejne miesiące, lata naszą uczelnię, której chcemy być wierni i równocześnie której bardzo potrzebujemy dla Kościoła warszawskiego i dla wielu kościołów partykularnych, którzy korzystają z tej uczelni w kształceniu zarówno katolików świeckich, jak i przyszłych księży, a których reprezentanci w osobach rektorów tutaj są obecni i także serdecznie witam. Każda inauguracja jest niezwykle ważna. Ten uroczysty dzień inauguracji także jest bardzo ważny. Ale wydaje się, że tak jak słyszymy na uczelniach warszawskich, bo inauguracje się w tym roku kończą, ta jest jedna z ostatnich, ta inauguracja roku 2013 jest i wydaje się być szczególnie istotną i ważną. Coś bowiem ważnego się zmienia w podejściu do szkolnictwa wyższego, w trosce o szkolnictwo wyższe. Coś starego się kończy, zaczyna się coś nowego po to, żeby poprawić nie tylko jakość dydaktyki, kształcenia, uprawianej nauki, ale po to, żeby podnieść na wyższy jeszcze poziom całą tę formację duchową człowieka, który poprzez studia jest kształtowany po to, by sobie potem poradzić w całym życiu i być potrzebnym. I ważną rzeczą jest, żeby był taki czas na refleksję i taki czas na modlitwę, którą przeżywamy także tutaj, dzisiaj, w naszym seminaryjnym kościele. Jest to ważne dlatego, żeby nie pozostać na poziomie dyskusji o szczegółach. Ktoś zdążył po staremu zrobić habilitację czy doktorat, ktoś nie zdążył. Nie wiadomo, czy teraz będzie łatwiej, czy gorzej. To są bardzo ważne dyskusje i ja ich nie pomniejszam dla dobra poszczególnych osób, ich troski o rozwój, ale nie mogą stać się dyskusjami najważniejszymi. Nie może zniknąć w tej debacie także refleksji eklezjologicznej, kościelnej. Pytanie najważniejsze. Pytamy nie tylko, jak coś robić i co w ogóle robić, ale dla Kościoła, który ma wydziały teologiczne, który ma uczelnie katolickie i uniwersytety, jest niezwykle ważne pytanie, po co to wszystko jest potrzebne. Jeżeli to pytanie nam zniknie sprzed oczu, to bardzo łatwo możemy się zgubić w tym gąszczu szczegółów, skądinąd istotnych, ale nie wiadomo jakiej całości i czemu to wszystko miałoby służyć. Wiemy, że jednym z istotnych, ważnych zadań uczelni katolickiej, kościelnej jest przygotowanie apostołów dla Kościoła. Bowiem zadaniem Kościoła tym zasadniczym jest iść na cały świat i nauczać wszystkie narody. Uwielbiać Boga w Trójcy Świętej Jedynego oraz nieść zbawienie. Uwielbienie Boga i zbawienie człowieka jest misją Kościoła podstawową. I to wszystko, co w Kościele czynimy w postaci katechezy, homilii, głoszenia Słowa Bożego, spraw charytatywnych, edukacyjnych
Jeszcze wiele rzeczy świat nam podpowiada, że Kościół jeszcze to może i to by powinien robić. To wszystko jest ważne. Pod warunkiem, że się nie zagubi tego celu zasadniczego, czyli przygotowywanie intelektualne, pastoralne apostołów, przyszłych księży, a także katechetów, katolików świeckich, aby każdy na miarę swojego chrzcielnego powołania mógł głosić Ewangelię i być do tego przygotowanym, a kiedy trzeba, by mógł otrzymać misję i być posłany przez Kościół do głoszenia Ewangelii. Spróbujmy z tej perspektywy popatrzeć na dzisiejsze czytania mszy świętej, którą sprawujemy w intencji papieskiego wydziału. Jonasz, prorok wybrany przez Boga, którego Pan Bóg chce posłać z konkretną misją głoszenia nawrócenia do miasta Niniwy, miasta grzesznego. Ucieka przed Panem Bogiem na drugi koniec świata. Cudownie zostaje zawrócony przez to wydarzenie, wypadek na morzu. Idzie i dalej niestety bez pełnego przekonania przez to miasto Niniwa i głosi nawrócenie temu miastu. Przestrzega w imieniu Boga. Nie jest zadowolony. Ucieka z tego miasta, siada na boku i patrzy, co się będzie działo. Czy Pan Bóg przebaczy, cofnie zagładę, którą zapowiedział, tak by wyglądało z tego, co Bóg zamierzył, czy też zniszczy to miasto, mimo tego, że Jonasz głosił Ewangelię. I mamy tam w dalszej części tej krótkiej księgi Jonasza to znane, ale przecież jakże wielce pouczające wydarzenie, kiedy siada pod rośliną, która wyrosła, żeby być w cieniu, żeby się mógł przyglądać ewentualnej zagładzie miasta, jak przychodzi robak i podgryza tę roślinkę po to, żeby go paliło słońce. Wtedy już wprost z pretensjami idzie do Pana Boga, bo nie jest po jego myśli. I wtedy padają ze strony Boga słowa: to Tobie żal tej roślinki małej, a nie żal Ci ludzi, nie żal Ci człowieka. Kiedy słuchamy tych słów, kiedy patrzymy na dzisiejsze życie Kościoła, na dzisiejsze potrzeby Kościoła, ewangelizacyjne, misyjne wręcz, i kiedy Pan Bóg powołuje apostołów i misjonarzy, także może się zdarzyć taka postawa, jaką przyjął Jonasz prorok. Chcielibyśmy czasem iść i głosić Ewangelię po swojemu. Chcielibyśmy iść do tych, do których my byśmy chcieli iść i wydaje nam się, że oni powinni ją usłyszeć, a z pozostałych zostawmy tak, jak Jonasz chciał zostawić tych mieszkańców Niniwy. Tak czasem można by zostawić bez dobrej nowiny, bez Ewangelii, bez głoszenia zbawienia, gdybyśmy tylko na naszym ludzkim przekonaniu i na naszym ludzkim pojęciu chcieli pozostać. Moi drodzy, to ważna refleksja. Dla nas kapłanów, dla was przyszłych kapłanów, żeby nas popędzać, nie musiał Pan Bóg w rozmaity cudowny sposób do tego, byśmy chcieli głosić Ewangelię i byśmy byli smutni z powodu każdego człowieka, do którego dobra nowina nie dotarła. Papież Franciszek, który ten wymiar ewangelizacji stawia na pierwszym miejscu niewątpliwie, mówi to wiele razy i powiedział także ostatnio podczas pobytu w Asyżu u świętego Franciszka. Kościół musi iść do wszystkich i być dla wszystkich. Jeżeli by przestał być dla wszystkich, stałby się sektą. Wpatrzeni w Jonasza, w jego przykład i w to, czego Pan Bóg nas tu i dzisiaj chce nauczyć, właśnie nad tym się zastanawiajmy. I jest, bracia i siostry, to wydarzenie jonaszowe obrazem, do którego się Pan Jezus powołuje w Ewangelii. Jedno takie powołanie się na Jonasza proroka,
usłyszeliśmy dzisiaj w kontekście przeczytanego fragmentu Ewangelii. Przychodzą do Niego ludzie i żądają znaku, nadzwyczajnego znaku. A Pan Jezus mówi, żaden znak nie będzie wam dany, oprócz znaku proroka Jonasza. I tak jak Jonasz przebywał 3 dni we wnętrzu ryby, tak Syn Człowieczy będzie przebywał 3 dni we wnętrzu ziemi. Jaki to znak? Jaki to znak, oprócz którego Bóg nie da żadnego innego znaku, mówi Jezus. To znak Chrystusa, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. W ten sposób Pan Jezus, można powiedzieć, poradził sobie z tym przewrotnym, żmijowym pytaniem, jak nazwał tych, którzy pytali. Czy czasy współczesne aż tak bardzo się zmieniły? Iluż ludzi dzisiaj przychodzi i żąda nadzwyczajnych znaków, cudowności, jakiegoś emocjonalnego przeżywania wiary chrześcijańskiej tylko. Iluż ludzi wierzy w takim czy innym objawieniom prywatnym, natomiast nigdy nie zagląda do Pisma Świętego, do tego objawienia, które zostawił człowiekowi Bóg. Żaden znak nie będzie dany oprócz znaku proroka Jonasza, mówi Pan Jezus swoim apostołom. Czy ten wymiar nie powinien znaleźć także, stać się wymiarem naszej refleksji o naszym chrześcijaństwie, o roli uczelni w kształtowaniu dojrzałej religijności? Bardzo często przychodzą do mnie duszpasterze, zwłaszcza duszpasterze akademiccy, i mówią, proszę księdza biskupa, nie ma zapotrzebowania na konwersatoria naukowe, nie ma zapotrzebowania na wykłady w ramach duszpasterstwa akademickiego. Owszem, jest zapotrzebowanie na przeżycie, na grupę, na wspólnotę, ale kiedy się zaproponuje konwersatorium bardziej naukowe czy bardziej teologiczne, zapotrzebowanie niknie, czasem do zera. To są poważne objawy. Poważne pytania o rodzaj naszej religijności, o jakość inteligencji katolickiej, tej inteligencji, która będzie artykułować i wypowiadać nie emocjonalne tylko, ale pełne racjonalności, rozumu i przeżycia poglądy na temat wiary i na temat życia codziennego, widzianego i przeżywanego w perspektywie wiary. I kiedy postawimy pytanie, dlaczego tak jest, to jest to pytanie, które trzeba sobie stawiać samemu sobie, pasterzom Kościoła, duszpasterzom wszystkim, katechetom. Dlaczego uciekamy od intelektualności w przeżywaniu wiary? To jest pytanie, które trzeba postawić katechezie szkolnej. To jest pytanie, które trzeba postawić seminarium. Ale to jest pytanie, które dzisiaj stawiamy, wierząc, że odpowiedź będzie pozytywna. Co nie znaczy, że nie ma niczego do poprawienia. To jest pytanie, które dzisiaj stawiamy naszej kościelnej uczelni, papieskiemu wydziałowi teologicznemu, ale szerzej wszystkim uczelniom katolickim, kościelnym, ale także wszystkim uczelniom w ogóle. Dzisiejszy Kościół potrzebuje głosu intelektualnego środowisk uczelnianych na różne debaty światopoglądowe, na różne problemy współczesności. Kościół potrzebuje głosu uczelni humanistycznych i technicznych i ekonomicznych na wiele problemów współczesnego świata. Głosu w sprawach bioetycznych, skomplikowanych, trudnych. Głosu w dyskusji, kim jest człowiek. I z tego zadania, przy całym skupieniu na reformie, na zmianach, żadna uczelnia, także uczelnia kościelna,
nie może się zwolnić i nie może zrezygnować. I dlatego zapraszam wszystkich do wielkiej modlitwy w tej świętej Eucharystii za nasz wydział i za wszystkich, którzy go stanowią, ale także za wszystkich tych, którym on służy. Za wszystkie diecezje jakoś związane z tym wydziałem, a także za wszystkie seminaria duchowne, które przez ten wydział kształcą swoich przyszłych księży, przyszłych katechetów świeckich, siostry zakonne, ludzi świeckich, świecką, katolicką inteligencję. Niech ta modlitwa przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej wyprosi Boże błogosławieństwo dla naszej wspólnoty.